Cześć, jestem Oliwia i witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku. I tak jak obiecałam, słuchajcie, przygotowałam dla Was przegląd wiosennej garderoby. Pokażę Wam zarówno te bazowe rzeczy, jak i moje ulubione sezonowe trendy. Ale zanim jeszcze przejdę do sedna, to chciałam Was zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ wspólnie z marką Scholl zorganizowaliśmy konkurs i do zgarnięcia jest udział w naprawdę fajnych warsztatach, które poprowadzi bardzo znana top modelka. Dodatkowo w końcu będzie okazja, żeby się spotkać, żeby się poznać, szczegóły znajdziecie w opisie, bądź po prostu od razu wpadajcie na mojego Insta, jeśli jesteście zainteresowani. No a teraz już przejdźmy do odcinka. Jeśli chodzi o mnie, to moja garderoba na wiosnę staje się naprawdę zróżnicowana, wzbogacona o różne elementy garderoby i wiosnę bardzo lubię za to, że możemy postawić na takie nieoczywiste rozwiązania, nietuzinkowe elementy, na które ciężko byłoby nam postawić przy okazji innej pory roku tak naprawdę. Dodatkowo lubię też wpleść odrobiny koloru, takich jasnych barw i rozpocznę może od bazy. Zwykle stawiam na takie bardzo prosto, klasycznie skrojone t-shirty. W tym sezonie mega modna jest logomania, dlatego pokazuję Wam tutaj mój ulubiony t-shirt od Calvina Kleina, który jest naprawdę w fajny sposób skrojony. Jest to świetna baza pod wszelkiego rodzaju okrycia wierzchnie, fajnie będzie się prezentował do takich casualowych stylizacji. Kolejny element bazy to wszelkie dopasowane body, crop topy, rzeczy, które fajnie wyglądają z dołami z wysokim stanem, czy to ze spódnicami, czy to ze spodniami. Ja bardzo lubię właśnie ten fason spodni, ponieważ on dodatkowo podkreśla wcięcie w talii i ta sylwetka dużo ładniej się prezentuje. Lubię wybierać te górne elementy zarówno bardziej zrównoważone, jednolite kolorystycznie, jak i te troszkę bardziej szalone. Fajnym przykładem tych nieoczywistych elementów garderoby jest półgolf z krótkim rękawem, który fajnie wpisze się właśnie w tą porę roku, będzie stanowił świetną bazę, no i dodatkowo ten nudziakowy kolor świetnie wygląda praktycznie w połączeniu ze wszystkimi innymi kolorami. Kolejnym takim nieoczywistym rozwiązaniem jest bluzka z siateczki, którą praktycznie zawsze traktowałam tylko jako taką bardziej wyjściową opcję, bądź musiałam po prostu na wierzch na nią coś zakładać, a tutaj na wiosnę jest to super sprawa w momencie, gdy połączymy ją z jakimś takim klasycznym topikiem pod spód. Wiosną nie umieszkam też oczywiście zrezygnować z bluzek z długim rękawem, ale w trakcie tej pory roku stawiam już na te wykonane z lżejszego materiału, zlejącego, bardziej przewiewne, uwielbiam po prostu koszulę i to jest mój najnowszy nabytek z Zary. Ta bluzka ma przepiękny dekolt, dodatkowo jest wiązana na wysokości talii, fajnie ją wyeksponuje, no i będzie się bombowo prezentowała z dołami z wyższym stanem. Ja akurat lubię koszule, ponieważ można je fajnie przetransformować w te cieplejsze dni. Zestawiamy po prostu koszulę z jakimś dołem, w chłodniejsze dni możemy na nią zarzucić coś jeszcze na wierzch. Przejdźmy do okryć wierzchnich i dla mnie wiosna jest tożsama z trzema konkretnymi okryciami wierzchnimi. Po pierwsze kurtka jeansowa, po drugie skórzana ramoneska, klasyczna oczywiście i po trzecie także klasycznie skrojony, bardziej elegancki płaszcz. Rozpocznę od kurtki jeansowej, ta jest z New Looka, ma delikatne przetarcia, jest lekko oversize'owa, jest wykonana z bardzo neutralnego jeansu w takiej kolorystyce, która fajnie wpisze się praktycznie w połączeniu z każdym kolorem dolnych części garderoby. Okrycie wierzchnie numer 2 to skórzana klasyczna ramoneska. Bardzo lubię stawiać na te taliowane. Ta jest z Guessa, zainwestowałam w nią już kilka miesięcy temu, ale wiem, że będzie mi z pewnością służyła przez wiele kolejnych lat. Dodatkowo ramoneska fajnie wygląda zarówno do dziennych stylizacji, ale także do tych imprezowych, wieczorowych, wyjściowych. Dzisiaj się skupiam na tych dziennych elementach garderoby, nie wyjściowych. O wyjściowych z pewnością przygotuję dla Was kolejny odcinek. Natomiast na taki klasyczny płaszcz stawiam ze względu na to, że ja bardzo lubię sportową elegancję. I właśnie taki bardziej elegancki płaszcz w połączeniu ze sportowymi, na przykład jasnymi sneakersami, prezentuje się obłędnie. Ten płaszcz akurat ma dość niebezpieczną długość, jeśli chodzi o mój typ sylwetki, mój wzrost, ponieważ jestem dość niska, mierzę 1,62 m. Natomiast przy umiejętnym połączeniu go z dopasowanymi spodniami długości 7/8, to on wygląda naprawdę przegenialnie.
i tym sposobem przejdę do dolnych części garderoby. Zawsze muszę mieć w szafie jakieś dopasowane rurki, spodnie elastyczne ze streczem, z wyższym stanem, właśnie długości 7/8. To jest idealny fazon w momencie, gdy chcemy wyszczuplić sylwetkę, ją wysmuklić, ze względu na to, że ta długość spodni sprawi, że uwaga odbiorcy, że tak powiem, jest zwrócona na najszczuplejszą część naszej nogi, czyli właśnie na kostkę. I tym sposobem sylwetka zostaje w świetny sposób wysmuklona. Dodam jeszcze, że ja w tym okresie bardzo lubię stawiać na jasne elementy garderoby, żeby ją tak troszkę odświeżyć, rozjaśnić. Zaraz będę mówić o kolorach, ale wracając do tych spodni, ja mam je już od bardzo dawna, ale są one tak ponadczasowe, mają tak klasyczny fason, że jestem przekonana, że będą mi służyć naprawdę jeszcze długi czas. Drugi typ spodni, bez których nie wyobrażam sobie wiosny, ma zupełnie inny charakter i mówię tutaj o boyfriendach, czyli o jeansach luźnych, idealnych do dziennych stylizacji, z dziurami, z przetarciami, takie wiecie, na maksa niechlujne. Ja nosząc je, czuję się tak, jakbym nie miała po prostu nic na sobie. Zmierzam do tego, by Wam powiedzieć, że po prostu są no, ekstra komfortowe. Dodatkowo można je też przetransformować. Fajnie będą wyglądać w zestawieniu ze szpilą, z marynarką, ale też ze sportowymi butami i kurtką jeansową. Trzeci typ spodni to spodnie zwiewne, z dzianiny. Ja akurat te o przepięknym kolorze upolowałam w Forever 21 i są to spodnie typu culotte, czyli z bardzo mocno poszerzoną nogawką, z wysokim stanem. One nie mają jakiegokolwiek zapięcia, dlatego także są komfortowe w noszeniu. Spodobał mi się po pierwsze ich kolor, to, że są prążkowane oraz przede wszystkim to, że ta nogawka nie jest zbyt szeroka i nie przytłacza mojej sylwetki. Ja ten typ spodni, ten fason lubię zestawić z jakimiś butami na podeszwie, na grubej podeszwie, mniejszym bądź wyższym obcasie, ze względu na to, że wtedy po prostu nie mam skróconej sylwetki, nie wyglądam jak taki totalny krasnal. Ogólnie rzecz biorąc, nie przepadam za jakimikolwiek spódnicami. W mojej garderobie jest ich zdecydowanie najmniej, ale ten fason, który jeszcze jako tako przejdzie, to spódnice o kroju ołówkowym, dopasowane z wyższym stanem, bądź takie proste, jeansowe i właśnie taką chcę Wam pokazać. Ta spódniczka ma 5 lat i dalej bardzo lubię ją nosić właśnie w tym wiosenno-letnim okresie. Ona, zauważcie, że ma taki ponadczasowy kolor jeansu, który też fajnie będzie wyglądał w zestawieniu z jakąkolwiek górą. Przejdźmy teraz do sukienek i chciałabym Wam pokazać dwa konkretne fasony, dwa rodzaje. Pierwszy jest to typ bardzo dopasowanej sukienki, która w przepiękny sposób podkreśla kobiece kształty. I to jest moja ulubiona nudziakowa sukienka z Primarku, która też już ma, o Jezu, chyba jeszcze więcej, z 7 lat możliwe. I jak widzicie, nic się nie stało z materiałem, jestem w totalnym szoku. Ona też stanowi fajną bazę pod wszelkie okrycia wierzchnie, typu kurtka jeansowa do bardziej dziennych stylizacji, ramoneska do bardziej wieczorowych. Fajnie też wygląda w połączeniu z marynarkami. I drugim typem sukienki jest taki typowy dzienniaczek w gwiazdki z NAKD. Sukienka biało-czarna, podoba mi się w niej to, że ma ładny dekolt, jest zakładana, kopertowa, fajnie podkreśla talię, no i troszkę tutaj możemy wystawić nogę po jednej stronie, ponieważ jest rozcięcie, dzięki czemu ta sylwetka także ładnie się prezentuje. Ten typ sukienki w szczególności dobrze wygląda z jakimiś jasnymi, białymi, sportowymi butami. Z trendów w szczególności w tym roku podobałam sobie total looki oraz garnitury. I tutaj chcę Wam pokazać moje dwa ulubione. Obydwa są z Bershki. Jeden wersja czerwona ze spodniami właśnie długości 7/8, o czym Wam mówiłam. Bardzo lubię stawiać na tą długość spodni. Do tego dwurzędowa marynarka, taliowana. Oczywiście mamy czerwony total look, który jest świetnym wyborem zarówno na co dzień, jak i na jakieś takie większe wyjścia. I drugi garnitur w paski w kolorze ekry. Podobne zresztą teraz są dostępne w Bershce, ten jest z zeszłego roku. Jeśli chodzi o materiał, z którego jest wykonany, to jest to materiał średni. Natomiast na wiosnę, jak znalazł, podoba mi się też to, że mamy tutaj marynarkę, której rękawy po prostu możemy podwinąć, podciągnąć. No i krótkie shorty z taliowaną górą, one są na gumce, także bardzo komfortowe w noszeniu i możemy je dodatkowo przewiązać. Mówiąc o kolorach, czasami
czasami postawia na coś szalonego i tutaj przykładem myślę, że idealnym jest marynarka. Bardzo lekka, wykonana z lejącego materiału w kolorze żółtym. Ona jest z Orsaya. Jest to jeden z wiodących, takich najmodniejszych kolorów w tym sezonie. Ja nie byłam do tego koloru przekonana i ogólnie rzeczy w tym kolorze mi się kompletnie nie podobają, ale w tej marynarce coś jest. Ona ma bardzo ładny ten żółty odcień. Dodatkowo jest fajnie skrojona i będzie stanowiła z pewnością świetną narzutkę na te wiosenno-letnie dni. Kontynuując i pozostając w temacie narzutek, moim najnowszym nabytkiem także jest też ta narzutka z Stradivariusa w kolorze kawy z mlekiem w połączeniu właśnie z taką złamaną bielą. Można by powiedzieć, że ona przypomina trench, patrząc na jej fason, na to jak ona wygląda. Natomiast nie mamy tutaj rękawów, to jest typowa kamizelka. Możemy ją przetransformować na sukienkę, ponieważ jest zapinana na guziki oraz przewiązywana na wysokości talii. Super będzie wyglądała w połączeniu ze spodniami, na przykład tymi białymi, które Wam pokazywałam w tym odcinku, ale także sama w połączeniu ze szpilkami. Momentalnie nam się robi wyjściowa stylizacja. Na początku odcinka wspomniałam, że wiosną bardzo lubię takie nieoczywiste rozwiązania i myślę, że świetnie zobrazuje Wam to przykład, czyli rzecz z Shein. Jest to najlepsza rzecz z tego sklepu, jaka do mnie kiedykolwiek trafiła. Jest to kombinezono, sukienko, tunika, w sumie nie wiadomo co, nazwijmy to kombinezonem. Czyli jest to kombinezon w kratę, ale powiedzmy, że jest to też taka marynarka. Mamy spodenki dodatkowo w połączeniu z marynarką, czyli jest to całość, czyli w sumie kombinezon. Się nie zapędzam. Jest w kratę. Krata jest to jeden z najmodniejszych topowych trendów w tym sezonie, który zdecydowanie do mnie przemawia. I fajne jest też to, że mamy tutaj krótkie shorty, możemy założyć jakiś lekki topik na wierzch oraz mamy długą marynarkę. Fajne rozwiązanie właśnie na ten wiosenny sezon. I ponownie, tak jak w przypadku kilku poprzednich rzeczy, można tą rzecz przetransformować i nosić ją zarówno ze sportowymi butami, bardziej ciężkim obuwiem, botkami nawet, ale także z butami na wysokim obcasie. Wiosną już bardzo lubię stawiać na takie bardziej naturalne materiały. Przykładem jest len, który niestety bardzo mocno się gniecie, ale ja akurat nie mam z tym jakiegoś takiego większego problemu, więc jestem w stanie to przeboleć. Z drugiej strony te materiały się świetnie sprawdzają w upalne dni, ponieważ nie pocimy się w nich aż tak bardzo, są fajne, przewiewne. Przykładowo właśnie ta kamizelka ze Stradivariusa też jest wykonana już poniekąd z takiego materiału oraz ta fajna ozdobna bluzeczka z falbankami z Zary. Teraz styl boho, taki bardziej naturalny, też jest na czasie i mi w szczególności spodobała się właśnie ta bluzka z guzikami. Te guziki stanowią taki fajny akcent, od którego nie można po prostu oderwać wzroku. Dodatkowo taki prostokątny dekolt to także jest coś takiego bardziej innowacyjnego, czego ja w swojej garderobie jeszcze nie posiadałam. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że przegląd wiosennej garderoby Wam się spodobał. Dodatkowo w najbliższej przyszłości przygotowuję dla Was też film o dodatkach, o tym, w jaki sposób można je fajnie zestawić, jak ze zwykłej stylizacji zrobić stylizację niezwykłą, jakim kluczem ja się kieruję przy dobieraniu dodatków do stylizacji. Koniecznie dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć na moim kanale. Dodatkowo piszcie też, na jakie trendy stawiacie w tym sezonie, co Wam się podoba oraz bez jakiej bazy, bez jakich elementów nie wyobrażacie sobie zbudowania Waszej wiosennej garderoby. No i napiszcie też, jakie rzeczy towarzyszą Wam praktycznie co każdy ten wiosenny sezon, ponieważ ja mam kilka takich ponadczasowych perełek, które Wam zresztą pokazałam, no które są po prostu w mojej szafie już od x lat, od wielu lat i nadal ze mną są. Są to takie no fajne ponadczasowe rzeczy. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, wpadajcie na mojego Instagrama, zachęcam Was też do subskrybowania kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z filmami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!